Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję kolejnych słuchawek od 50 Centa. Są to słuchawki firmy SMS Audio. Dokładnie mamy tutaj model Over Ear ANC, sygnowany oczywiście przez Curtisa Jacksona, znanego wszystkim jako 50 Cent. Słuchawki te w sprzedaży są od niedawna, ich cena wynosi jakieś 1200 zł. No, jak na polskie kieszenie, cena bardzo wygórowana, jednak dowiecie się w tej recenzji, co producent za te 1200 zł nam oferuje. Zapraszam do oglądania. Co sam 50 Cent mówi o tych słuchawkach? Moi drodzy, 50 Cent nie chciał słuchawek, które tylko będą sygnowane jego imieniem, chciał słuchawki, które będą brzmieć tak, jak on lubi słuchać, odbierać muzykę. Dlatego przede wszystkim dla niego ważna była jakość dźwięku. W tych słuchawkach mamy 40 mm przetworniki, dostrojone tak, aby przenosiły wszystkie pasma. Co prawda producent nie podaje dokładnych specyfikacji, mamy tylko informację, że są to właśnie 40 mm profesjonalnie dostrojone przetworniki. Nie mamy zakresu przenoszenia, nie mamy impedancji, natomiast seria Street, czyli słuchawki przeznaczone do użytku także na ulicy, do użytku mobilnego, dlatego możemy je podłączyć do smartfona, do MP3, do tabletu, do każdego urządzenia przenośnego oraz oczywiście do komputera. Dlatego zapewne impedancja tych słuchawek wynosi 32 ohmy, nie potrzebują one żadnych specjalnych wzmacniaczy. Druga rzecz, 50 Cent jak każdy celebryta lubi mieć rzeczy po prostu ładne. Dlatego te słuchawki zostały zaprojektowane z dbałością o szczegóły, wyglądają stylowo, są bardzo dobrze zrobione. Trzecia rzecz, wytrzymałość. Słuchawki te są i wytrzymałe i elastyczne. Dzięki temu idealne do użytku miejskiego i do użytku ogólnego. Jak widzicie, same słuchawki dostajemy w takim dość dużym kartonie, gdzie jest także podpis 50 Centa, wizerunek jego w tych słuchawkach. Mamy z tyłu troszeczkę specyfikacji, tak naprawdę nie dowiemy się tutaj za dużo. Zresztą wszystko wam za chwilkę opowiem. Tak więc po kolei. Dostajemy bardzo fajne etui do tych słuchawek. Zobaczcie, etui wygląda tak, troszkę jak piłka do rugby. Jest bardzo fajnie zrobione. Tutaj mamy jeszcze taki schoweczek na kabel, na szmatkę do czyszczenia i na dodatkowy kabelek, do ładowania tych słuchawek. Po co się ładuje? Do funkcji ANC. Co to jest, dowiecie się za chwilkę. Na razie kontynuujemy z opisem słuchawek. Same słuchawki, moi drodzy, są generalnie dość duże, ale mimo wszystko są w miarę lekkie. Ich waga to jakieś 250 gram, tak więc nie są za ciężkie jak na słuchawki tej wielkości. I zobaczcie. Kabelek sobie wyczepiamy i bez problemu możemy je zwinąć. Także zmieszczą się nam do tego etui i możemy je łatwo i bezpiecznie przewieźć, przetransportować. Tak to wygląda po złożeniu. Słuchawki rozkładają się bezproblemowo. Co się chwali, regulacje mamy na aluminiowych prowadnicach, bardzo wytrzymałe, bardzo też elastyczne. Potrafią się przy okazji świetnie dopasować, ponieważ mają bardzo precyzyjną regulację. Te ząbki są gęsto rozsiane, więc możemy je sobie bez problemu dopasować do wielkości naszej głowy. Jak widzicie, słuchawki te są dość duże, natomiast są wygodne, ponieważ są to słuchawki typu over ear, czyli zakrywające całe ucho. Widzicie, że wnętrza tych poduszek są duże, dlatego bez problemu zakryją nam uszy. No ale dobrze, jeszcze przyjrzymy się im po kolei. Sam pałąk górny, mam tutaj logo firmy SMS Audio. Pałąk jest wykonany dobrze. Jest to plastik wysokiej jakości, pokryty też elementami gumowanymi tutaj po bokach. Tak więc zobaczcie, sam pałąk możemy bez problemu wyginać dość mocno i nic się z nim nie dzieje. Dlatego jeśli te słuchawki na przykład spadną nam, uderzą o coś czy o coś zahaczymy, nawet jak ten pałąk się mocno wygnie, to nie ma to większego wpływu na funkcjonowanie tych słuchawek, ponieważ po prostu są elastyczne i wytrzymałe. Dokładnie tak jak chciał tego 50 Cent. Od środka mamy mięciutką poduszeczkę, widzicie niebieskie obszycie oraz w środku bardzo fajna gąbka typu memory foam, która się tam nigdy nie ubije. Zawsze będzie w takim samym kształcie. Też taką samą gąbkę mamy tutaj w tych nausznikach, które są bardzo, bardzo miękkie i super przyjemne w dotyku. Naprawdę jakość wykonania jest najwyższa. Skóra, która jest dookoła, również jest najwyższej jakości. Zobaczcie, sama gąbka jest gruba. Pod najmniejszym naciskiem ubija się praktycznie
do swojego maksimum, dlatego bardzo dobrze dopasuje się do naszej głowy, zapewni nam maksymalny komfort przez długie, długie godziny noszenia, użytkowania tych słuchawek. Elementy zewnętrzne tych muszli pokryte są też z plastiku, z elementami gumowymi, który jest matowy, co jest bardzo fajne. Mamy wypukłe logo SMS Audio i to wszystko również bardzo dobrze wygląda, jest łatwe w utrzymaniu oraz też jest wytrzymałe. Odrobinka elementów błyszczących występuje tutaj, na wewnętrznych częściach muszli, ale jest to element taki trudniej dostępny, ciężko to zabrudzić, ponieważ chwytamy sobie te słuchawki raczej tu z boku, a nie za te elementy. Ruchomość samych muszli jest niewielka, ale z zakładaniem, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego problemu. Także wydaje mi się, że jakość tych tutaj przegubów jest też bardzo wysoka. Możemy je sobie naprawdę bardzo dużą ilość razy składać, rozkładać, nic się nam z tym nie stanie. Natomiast zobaczcie, co jeszcze jest ciekawego. W lewej muszli mamy tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy wejście na kabelek, na mini jacka 3,5 mm. Druga rzecz, mamy wejście do ładowania wewnętrznej baterii i suwaczek. Zapala nam się światełko i aktywujemy w tym momencie funkcję ANC. Funkcja ANC po naładowaniu tej baterii do pełna, ładowanie trwa kilka godzin, a z funkcji możemy korzystać jakieś 70 godzin. Co ta funkcja daje? Według specyfikacji zmniejsza nam hałas ze świata zewnętrznego aż o 15 dB. Jest to niemało, ponieważ same słuchawki mają konstrukcję zamkniętą, nachodzą na uszy, zakrywają całe uszy, więc to już samo w sobie daje nam pewne odcięcie od świata zewnętrznego, naprawdę daje niezłe wygłuszenie. Po włączeniu funkcji ANC ten efekt potęguje się jeszcze kilkukrotnie. Przetestowałem to w warunkach ulicznych i naprawdę po włączeniu tej funkcji muzykę słyszymy bardzo, bardzo wyraźnie, a wszelkie hałasy dobiegające z zewnątrz schodzą na bardzo, bardzo daleki plan i są już prawie niesłyszalne. Nie jest to aż tak, że zupełnie nic nie słyszymy, ponieważ jakieś głośne dźwięki, bliskie dźwięki na pewno do nas dojdą, ale będą to dźwięki bardzo stłumione i bardzo odległe. Tak więc ta funkcja sprawdza się świetnie. I powiem Wam prawdę mówiąc, że bez tej funkcji to korzystało mi się z tych słuchawek nie do końca komfortowo. Zdecydowanie wolałem mieć tą funkcję ANC cały czas włączoną. Na 70 godzin wystarcza słuchania muzyki, więc to jest dobrych kilka dni lub nawet tygodni, w zależności ile czasu dziennie poświęcamy na korzystanie z tych słuchawek. A ładowanie trwa bardzo szybko, tak więc nie jest to żadnym problemem. Kolejna bardzo fajna rzecz i dobrze wykonany element zestawu to jego kabel. Kabel nie tylko służy do połączenia, ponieważ mamy na nim także między innymi mikrofon. Oba wtyki mini jack 3,5 mm są pozłacane. Wystarczy podpiąć to do słuchawki i już mamy połączenie. Niedaleko od naszych słuchawek znajduje się właśnie ten mikrofon. Jest on bardzo prosty, jednak ma dobrą czułość. Dzięki czemu możemy go wykorzystać chociażby do rozmawiania przez telefon. Wtedy wystarczy, że naciśniemy sobie przycisk umieszczony na tym mikrofoniku. Możemy odebrać połączenie, także je zakończyć. Możemy także spauzować, na przykład idąc ulicą, jakiś utwór audio, nie sięgając po telefon. Chociażby po to, żeby lepiej usłyszeć, co się dzieje wokół nas, nie zdejmując słuchawek. To jest fajna funkcja. Naprawdę w rozmowach telefonicznych sprawdza się to bardzo dobrze, ponieważ my, rozmówcę, słyszymy świetnie w tych słuchawkach, a on słyszy nas bardzo dobrze poprzez ten czuły mikrofon. Nawet jeśli w okolicy są dość duże hałasy. To jest bez wątpienia bardzo dobry element zestawu. Sam kabel nie jest długi, jest nawet niecałe 1,5 metra. Jest on w gumowym oplocie. Jednak kabel nie ma tendencji do plątania się, pomimo że nie jest taki płaski. I ta guma jest bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu też wydaje mi się, że jest wytrzymała. Po prostu ten oplot jest solidny. I z drugiej strony mamy też wtyczkę mini jack 3,5 mm, tym że tym razem jest to wtyczka łamana, tak żeby fajnie pasowała na przykład do smartfona. Tak więc zakładamy nasze słuchawki, włączamy sobie funkcję ANC oraz podłączamy słuchawki do telefonu i możemy już ruszać na miasto. Kabel w telefonie zakotwiczony jest bardzo pewnie, na pewno nam się nie wyrwie, także łamana wtyczka zmniejsza nam ryzyko jakiegoś uszkodzenia tego kabla, jeśli by wystawał na przykład pionowo, mógłby się gdzieś podhaczyć. Tak jest to o wiele wygodniej. No i teraz rzecz najważniejsza, czyli właściwy dźwięk płynący z tych słuchawek. Powiem Wam tak, co do samej dynamiki słuchawek, jest ona świetna, nawet na urządzeniach mobilnych, które mają małą moc wyjściową, dzięki czemu nawet na smartfonie czy na MP3
te słuchawki dają z siebie bardzo głośny dźwięk. Jeśli podłączymy je do komputera i mamy na przykład kartę dźwiękową z dedykowanym wzmacniaczem dźwięku, wtedy ten dźwięk będzie po prostu potężny. Natomiast jaka jest charakterystyka tego dźwięku? No powiem Wam, że w tym przypadku kompletnie się nie zawiodłem. Pomimo zamkniętej konstrukcji mamy tutaj bardzo czyste i wyraźne wszystkie zakresy. Tony niskie, czyli basy, są naprawdę mocne, dudniące. Jeśli słuchamy muzyki takiej typowo rozrywkowej, jakiegoś dance'u, popu, to mamy świetne wrażenia. Tony średnie i wysokie, nie mam tutaj nic do zarzucenia. Są kryształowo czyste, także dochodzą do naszego ucha z maksymalną wiernością rzeczywistością tego odtwarzania. No jednak cena robi swoje i przetworniki, które producent zastosował w tych słuchawkach, są naprawdę znakomitej jakości. No i moi drodzy, podsumowując, słuchawki SMS Audio Street Over Ear ANC testowały mi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Słuchawki te nie zawiodły mnie praktycznie w żadnym aspekcie. Są solidnie i starannie wykonane, grają świetnie i nadają się do używania tak przy komputerze, jak i do użytku zewnętrznego, czyli na ulicę. Takie jest ich główne przeznaczenie mimo wszystko. Co do tych cen, niestety moi drodzy, na polskie warunki, tak jak już powiedziałem na początku, 1200 zł jest to kwota niemała. Zupełnie inaczej ma się na amerykańskim rynku, ponieważ w przeliczeniu na tamte zarobki, tamte realia, te słuchawki są no, przynajmniej 2 do 3 razy tańsze w porównaniu z tym, co byśmy tam zarobili. Dlatego tam nie jest to jakiś high-end, są to po prostu słuchawki z takiej średniej półki, dostępne praktycznie dla każdego. U nas cena jest niestety jaka jest. Mimo wszystko słuchawki bronią się doskonałym dźwiękiem, świetną jakością wykonania, no i też podpisem 50 Centa. Dla wielu osób jest to bez wątpienia autorytet. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tych słuchawkach, zapraszam Was do pełnej recenzji tekstowej na wideotesty.pl. Tam macie dokładne zdjęcia, linki do sklepów i inne ciekawe szczegóły. A jeśli chcecie podyskutować na przykład o nich lub o innych sprzętach, zapraszam Was na nasze forum technologiczne wideotesty.pl. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!